mi zawsze przypada do gustu coś, co jest naturalne i takie nieprzesadzone. Natomiast w tych tegorocznych trendach fajne jest to, że każda z nas, która lubi naturalność, może sobie pozwolić na użycie właśnie różnych podkładów, rozświetlaczy, które będą powodowały, że ta skóra będzie wypoczęta, będzie fajnie wyglądała, będzie nawilżona i świetlista. A te z nas, które lubią trochę szaleństwa, mają smokey eyes, metaliczne różne tam na oku cienie oraz no, ze wszystkich marek wyraźny nacisk na takie fajne, mocne, kolorowe, soczyste usta. Także jeżeli będziemy chciały wybiec z domu i zachwycić ulicę kolorem, no to możemy to zrobić za pomocą szminek i fantastycznych błyszczyków. No właśnie, a taki jeden kosmetyk, który by Pani wybrała? No ja jednak podkład stanowczo. To jest rzecz, ja mam troszeczkę skórę wrażliwą, czasami skłonną do zaczerwienień, więc ten podkład, który to ukryje, a jednocześnie nie da efektu maski, takiej tapety, jak my to mówimy potocznie, no na pewno znajdzie się w mojej kosmetyczce.